Manko, kochanie, witam Was w kolejnym odcinku Tomczyk Wędkuje. Mamy piątek, godzina 16:20, 8 września. Jedziemy, kochanie, na miejscowość Łoje, dobrze Wam już znaną. Jedziemy złapać to, co Darkowi się zerwało po naszym wyjeździe ostatnim. Jadę z Justynką, moją żoną. Dojedzie do nas Dareczek z Rysiem, także odcinek zapowiada się na bardzo fajną ekipę. No i co, kochanie, do zobaczenia nad wodą. Ryby, ryby, ryby! No, kochani, powolutku dojeżdżamy do miejscówki. Zaraz będzie chwila prawdy, czy miejscówka jest wolna, czy zajęta. Mam tego świadomość, że jak nagrywam w danym miejscu, to że moi widzowie będą odwiedzać, dlatego też to robię, bo chcę pokazać, ile jest dużo miejsc na tej naszej kochanej odcinku Wisły. No, zaraz zobaczymy, kochani, zaraz za tym zakrętem, czy ktoś stoi. Na razie nikogo nie widać. Chyba mamy, kochani, miejscówkę wolną. Ewentualnie jeszcze ktoś może na rowerze stanąć, ale chyba jest wolny. Lub na skuterze. A. Ewentualnie na skuterze jakiś gościu może być, ale chyba jest miejscówka wolna, kochanie, także... No i mamy szczęście. Zobaczymy jeszcze, bo tutaj jak woda wygląda, ale myślę, że zejście jakieś będzie tutaj. Zobaczymy, kochani. No, troszeczkę kawałek plaży jest. Nie jest zejście. Nie jest za bogato. Tam nie dojdziemy chyba, chociaż nie, tu jest chyba przejście. Nie, jest kawałek plaży. Tutaj też jest przejście. Zobaczcie, jakoś sobie damy radę tutaj na parę osób stanąć. Coś jest, a wtedy już dochodziłam tutaj, nie? Wtedy tak, no jest ewidentnie, jest. Zobaczcie. Kochani, plaży troszeczkę nam ubyło. Ale coś tutaj się zrobi. Także rozstawiamy się powolutku i do zobaczenia, jak będziemy, kochani, już przygotowani do łowienia. Ryby, ryby, ryby. Dojechaliśmy pierwsi, za chwilę przyjedzie Dareczek z Rysiem, rozkładamy się, troszeczkę nam brzegu zabrała woda. No, generalnie myślę, jakieś pół metra jest więcej wody niż byliśmy tutaj ostatnim razem. I zobaczcie, dzisiaj zastosujemy sobie na rzekę Zanęte Lorpio Special Piotra Lorenza Heavy, leszcz, jaś, kleń, brzana, karp. Do tego ją dociążymy troszeczkę i skleimy glinką taką, że tak powiem, River Standard Heavy. Dodamy do tego kukurydzkę Daftona, białe tłuste, no i taki, słuchajcie, ostatnio brało na ananasa, także dodamy skrojonego ananasa jeszcze, żeby ten ekstrakt bardziej, kochani, nam, że tak powiem, doprawić. Oto mam swoje minimalistyczne wiaderko. Polecam naprawdę, kochani. Niektórzy się w komentarzach tam śmieli,
ale nie będzie nikt się śmiał, jak zobaczy, jakie to jest fajne, bo minimalistyczne, dużo miejsca nie zajmuje. Można je złożyć, nie trzeba, kochani, tak naprawdę całego dużego wiadra zabierać ze sobą, tylko zobaczcie, można sobie takie wiaderko zabrać. I tyle, no zaraz muszę tutaj rozciąć tutaj tą glinkę. Dowalimy jej. Mamy trochę wody, także też tą zanętę zwilżymy. O! A za dużo jej nie będziemy dawać. Na razie, później przyjadą chłopaki, to tam zrobią sobie zanętę według swojego uznania. O, zobaczcie, w coś takiego dodajemy teraz ananasika. Fajny będzie smak. Taki robimy, kochani, gotuj z tomczykiem na rybach. O, do tego damy kukurydzkę. Kukurydzy też damy. O, nie potrzebujemy wody z Wisły, bo śmiało możemy sobie tutaj ten zestaw wymieszać o własnych siłach. O, lepi się już super. Taki musi być typowo wiślany. No i ten, myślę, to moja żona wymyśliła tego ananasa. Pokroiła. No zobaczymy. Generalnie fajnie się to prezentuje. Dodamy jeszcze trochę kukurydzy. I co, kochani, zarzucamy za chwilę. Standardowy zestaw, czyli biały plus kukurydza. Kukurydzy trochę wysypiemy, bo musi być taka wyschnięta bardziej. Zanęta, myślę, że już powolutku będzie fest. Idziemy, kochani, po koszyki i do zobaczenia wkrótce. No i co, kochani, na razie będziemy rzucać na lewo, bo jak chłopaki przyjadą, to na wprost będą pewnie rzucać. Także rzucimy troszeczkę tam dalej, załadujemy koszyki najpierw. Standardowo seteczka. Weźmiemy, nawet popuścimy bardziej. O. I teraz tak, tutaj sobie załadujemy nasz siuwaks. O. No, pachnie, powiem wam, wybornie. Aż sam jestem zaskoczony, że tak ładnie pachnie. Teraz tak, białe robaczki. Tu już są takie. No, mogą jeszcze być. Mamy oczywiście też świeżutkie. Założymy tak, jednego białego. Jedną kukurydzę. Przekręcimy ją. O, przesuwa. Tutaj jednak ta jakaś feralna. O, ta nam ładnie wyjdzie. Teraz ją obudujemy białym. O, tutaj na tym będzie widać fajnie. I zobaczcie, i jeszcze jedna kukurydzka. I do tego, kochani, jeszcze może ze dwa białe. Tak, żeby jak nam zobaczymy, co dzisiaj, jak dzisiaj drobnica będzie się zachowywać. Czy będzie, o, ten to taki już słabiutki. O, nie, to już tutaj trzeba te robaki za chwilę wymienić, bo już połowa z nich to kastery są. Ale ponoć na te kastery ludzie też, słuchajcie, łowią. Jeżeli ktoś z was ma jakieś doświadczenie na temat łowienia już na te przepoczwarzone prawie białe robaki, napiszcie w komentarzu, jako ciekawostkę, czy łapiecie na to, jakie macie efekty. No i co, kochani, pierwszą wędkę dokręcimy i rzucimy. Weźmiemy ją troszeczkę, o, w tamtą stronę damy. I tą damy troszeczkę, tą rzucimy troszeczkę dalej. O, od razu zamykamy. A tą bliżej, co mamy, o, oczywiście czuję już, że jest opór, czyli co? Dzwonek się nam obkręcił. O,
i ładujemy za chwilę drugą wędkę. Tu zawsze kołowrotek trzeba sprawdzić. Dobra, mamy gdzieś tam na lewo i bierzemy, o tutaj tą jeszcze weźmiemy, jedna koło drugiej ustawimy, o w taki sposób lepiej będzie na kamerze widać. No i ten sam zestaw, czyli ładujemy siuwak do koszyka i zastosujemy tak samo na grubo, czyli kukurydza plus biały. Później jeszcze, kochani, dodamy do tego może czerwonego robaka. O, tu mamy uciekinera Z2. O, troszeczkę komary się dzisiaj, widzę, ruszyły. Niestety. O, o tu gdzieś mi tu jakiś latał też uciekinier z Alcatrasa, zobaczcie. Takie zrobimy grubsze, albo grubo, albo wcale. No, na ostatnim odcinku się nam, kochani, opłaciło. Jak ktoś nie oglądał, to zapraszam na poprzedni odcinek, numer 22. Tam złapaliśmy naprawdę fajne ryby. Fajne ryby i mało tego, to było dużo wędkarzy wokół nas. Takie jakby zawody wędkarskie na miejscowości Gołąb. I tylko my łapaliśmy, co było, no, bardzo miłe, wędkarsko. Oczywiście nie życzę nikomu, żeby nie łapał, bo zawsze życzę, żeby każdy sobie nałapał, bo co mnie to zależy, czy ktoś sobie złapie, czy nie, nie jestem zawisny. A teraz wiem, że są tacy wędkarze, że aby tylko ten nie złapał, a zobaczcie, niedokręcony kołowrot, już naprawią swój błąd. Aż się ze mnie ptaki śmieją. No ale tu jest ten plus, kochani, że cisza, spokój, piękna przyroda i komary. O. Tego damy troszeczkę bliżej. O. Ustawimy mniej więcej tak. I kochani, czekamy na rzeszne potwory. Justynka tam sobie daleko, nie wiem, czy będzie widać stąd, zobaczcie. Spławikuje. Miałeś jakieś branie? O, ale będą. Idę ci zaraz, o, zobaczcie, tutaj pokażę dla Justynki. Szykuję już wędkę profesjonal, bo ostatnio, na ostatnim odcinku miała fajne branie, jej się zerwało, także żyłka do 12 kg. Żyłka główna 20. Tam mamy taki 1,5-gramowy spławik. Zaraz go dociążymy. Wędka, no moja sławna, dawna wędka Extreme Heavy Feather Surfmaster, do tego Seamaster Mistrala. Także, kochani, no tutaj co tu trzeba więcej? Chyba nic, tylko żeby ryby brały. Pięknie wszystko chodzi. No i co, ja zabieram się za robienie spławika i do zobaczenia, kochani, jak będą jakieś brania. Zobaczcie, kochani, Dareczek przyjechał z Rysiem. Buongiorno. Krew do mózgu spływała później, jak będziemy spać. Jeszcze chyba zaraz Stanisław może przyjedzie, siema. Bo dzwonił. Siema, byku. Cześć, cześć, chłopaki, witamy Dareczka i Rysia na odcinku. Ja już miałem pierwsze brania, tam na lewo sobie rzuciłem. Wybierajcie sobie miejsca, gdzie tam chcecie stać. Nie, no ja przerzucę, no to wiem, że ty chcesz na lewo, to nie ma problemu, Dareczku, no. Siu, twoja miejscówka to... O, o. Cześć, Justynka. Dlaczego taka wysoka woda? Dzisiaj sprawdzałem. Ja wiem, no jest wysoka woda, no. No ale tu jest kawałek plaży, to się rozmieścimy. O, tutaj tak ciach, ciach, ciach. Tam jeszcze jest prawa miejscówka. Tam się dojdzie, tam się dojdzie, no. Tam też jest dobre miejsce, tam jest dobre na sandacza, na klenia. Ja tam ostatnio stałem, to miałem ładne branie. Pierwsze do rzucenia nową wędką.
No i jak? Leci co? Ładnie stoi. Myślę, że stoi lepiej niż u męża ten spławik. Dobrze, że nie zapadnia. Dobrze. Oby tylko duża rybka była. O, zobaczcie, kochani. Mamy branko, tak, nałożę sobie na głowę, bo było fajne szarpnięcie. Idę bliżej, przypilnować wędki. Zobaczcie, na kolanach, po to, żeby jak mają ryby nie brać, jak on już, zobaczcie. Raz, że wierci otwory w tym, w specjalnej kulce na karpia. Dwa, że wymodli, słuchajcie, kochani, brania, no to nie da się wygrać odcinku teraz, jak taki gość przyjedzie. Naprawdę. To mi poszło. Galancie. Ściąga, no. Troszeczkę syfu płynie. Nie za dużo. Ale no, kochani, pusty haczyk. Co tu ma brać? Zobaczcie, pokażę na zbliżeniu. Jak mamy pustego haka. Czyli drobnica niestety chodzi. A wtedy, pamiętasz, chyba tu zmniejszyłem haczyk na tym miejscu i zacząłem łapać. Ale tym razem nie będziemy zmniejszać, bo chcemy tutaj, kochani, złapać potwora. Rysiu! Ty jesteś wilk, nie? Ty jesteś wilk? No bo dzisiaj robią opryski, alert przyszedł RCB, czy tam jakoś tam. I że opryski robią na lisy i na wilki. Do wścieklizny. No tak, no to słuchaj, jak coś, to mam parasol. Parasol ma. Jak coś, to mam parasol, Rysiu, jakby wiesz, jakby były opryski, nie? 1-0. Darek, Papa Smurf, Zieliński. Siatka jest, będzie pierwszy żywiec. Widziałem. Także Dareczek, słuchajcie. Prowadzenie 1-0. O, będziesz miał, nie podzielisz się z kolegą? Będziemy mieli. No właśnie. Kolego, ja proponuję tak. Poczekaj, weź jedną rękę. Papier, kamień, nożyce. Do pierwszego razu. Uwaga, 3, 4. Jest moja. Tak, kochani, się. Niestety. Ale no. Mówiłeś papier, kurda, nożyce. No faktycznie, kurwa, żebyś powiedział kamień, nie? O, proszę. Super, bardzo ładnie. Rzucaj, Michał. Nie, no oczywiście się śmieję. Ja też się śmieję. Bo po to jest, słuchajcie, życie jest, żeby się śmiać, a nie płakać. Tak jest. Nie walić w politykę. Tak jest. Ale jak to mówią, 1-0 jest dla mnie. No niestety, albo stety. Gratuluję, kolego. Bo mam policję. No tak, brudne. Patrzcie, kochani. Dareusz. No jest! I to, co to jest? Rysiu, trzeci żywiec. Trzeci żywiec. 50 zł. Ile u ciebie, Darek, są żywcy? Po ile żywce u ciebie, panie Darku? Dobrze. Słuchaj, muszę wliczyć koszty, kurwa, zanęty, to ta trochę odpada, bo to twoja i połowa moja. To czyli u mnie, ja będę miał 50% zniżki, czyli jak ile mówisz, ile mówiłeś, że... Ale i serce bije. Ale ile mówi, że... 50 zł. To 25 zł jak ja, tak? A Rysiu 5 dych. Do zobaczenia, kochani, jak będą kolejne brania. Na razie Papa Smurf, Dareczek 3, cała reszta 0, 0, 0. No cóż, takie jest życie wędkarskie, kochani. Do zobaczenia, jak będą jakieś brania. 4-0. Darecki coś tam śmajta. No tylu wędkarzy, jeszcze Stanisław przyjedzie za chwilę. Zobaczcie, kochani. Kurde. Ooo, czyli nie zaliczona, nie dotknęła, nie dotknęła. Kleń był, kurwa. Kleń, ale nie. Słuchajcie. Gratuluję, aczkolwiek no jest dalej 3-0, bo nie dotknęła. Gratuluję, aczkolwiek współczuję. Nie dotknęła lądu, Dareczku. Ogólnie to brawa, ale no niestety. Burzyła w tym miejscu, nie była. Nie było, był. Pod wodą, o tak. Słuchajcie, był VAR i na VAR-ze pokazało, że nie dotknęła. Nie dotknęła. No już chyba nie rosnę. Kleń był jakiś. No widziałem, że klenik był, no. Tu są klenie, tu później będą klenie.
widzę. O, jest, kochani, ładna ryba. Chyba będzie podbiera, kiusynka. Tak myślę, chociaż nie. Może i nie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy podbierak. Zaraz zobaczymy, kiusynka. Nie, ale już kilogramowo. Proszę bardzo, Darecki! Panie Darku! 3-1-0! Darek! 0! Znaczy, jaka ładna! No i bardzo dobrze! Lecho, chyba Lecho. No o to chodzi! To pewniaczek! Pewniaczek, no. No. Chyba coś jest, no. Nie. Ale ucieka tak do brzegu. O, Dareczku, jest 3 do 2. Kurde, miałem im strzec. Nie dotknęła lądu. Lądu nie dotknęła. Ja pierdziele. Nie dotknęła lądu. Loża szyderców, kochani. Nie dotknęła lądu. No niestety 3-1. Nie dotknęła. Tak jest na zawodach, kochani. Jak się reguły w czasie tego. Nie, zawsze. Polowania by... reguły się wymyślał. Nie, zawsze, Darek, były, że jak dotknie lądu, to albo ręki, to wtedy jest ryba zaliczona. No. Kurka wodna, trochę spierdzieliłem. A już by było peleton, by Darka już by. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już bym go doganiał. Życie se ułóż. Jaki mosiek? A wiesz co, ja mam tego. No ham z Radomia, no cóż, warchoł. Pozdrawiam. Madareczy, kochani, dopiero wymieniłem baterię w GoPro. Zabiera? Zaraz ci powiem. No, no, no. No, kochani, zobaczcie, jaki... Jaki uśmiech, teraz pod słońce. Tlenie. No tak, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, synka, podbierak, no. Kleń, myślisz, że kleń to jest? Poczekaj to. Świnka ładna. Tu. Ładna świnia. Podspód, kiusynka. O, i do góry. Brawo. Brawo. Dosłaniasz ręką. O. Zobaczcie, kochani. Taka 25. Ładne mam branie. Ładne albo Lecho, albo kleń. Bierz. Poczekaj, szeryf. Brawo, no. Kręć. Wiesz, zaczęły się brania, kurde, teraz. Lewo niech nie jedzie, prosto na wał musisz. Prosto na wał musisz wjechać. Przejechać przez wał, tak? Tak. Jak? Niżej troszeczkę, jestynka, wędkę. Niżej wędkę. Niżej. Dobra, i ściągaj. Dawaj, śmiało. Poczekaj, Stanisław zaraz się pokieruje. Dobrze. Bo... Darek, chodź, chyba podbierak, Darek. Pokaż tą rybę. Do góry. Jest rybka. Poczekaj, ja wyjdę po ciebie, wiesz. Ale ja mam przyjechać przez kaszę teraz, tak? Dobrze, no to Justynka, odbezpiecz rybkę. Już idziemy po ciebie. Ale ja jestem wiśni, Michał. A, dobra, o to super. Paczek trafił, zobacz, super. Ale masz czuja, patrz. Czyli mi się należy, także 3, 2, 0. 1. Nie, no 0, to jest moja ryba. A to jest moja ryba, Justynka, no. Ale co, że rozmawiałem z telefon? To jest moja. Albo rozmawiasz, albo mówisz. Nie, to jest moja ryba. Słuchaj, to jest moja ryba, także. Bierz tu. Mi się liczy. Faktem nie za duża, ale żywczyk będzie dobry. Witamy Stanisława na odcinku. Przepraszam, że lewą ręką. O. No łapie się takie malutkie. Ja przed chwilą takiego Lecha nie za dużego złapałem też. Leszczyka, Stasiu, leszczyka złapałem. Ale jest 3-2-0-0, kolego, doganiam się. Zaraz. Takie 3. 4, kolego. 4. A tam Rysio jeszcze jest. Jeszcze. Co? Tu se postawisz, tu se. Zarzucamy kolejną wędczynę. Przyjechał Stanisław, także
kolejny zawodnik do naszych zawodów. No i kochani, ryby, ryby, ryby. Jest ładne branie, tam, wiesz, ja tam rzuciłem kiedyś dalej. To ładne klenie były. No i Stanisław powiedział, jak będzie brało, będziemy się martwić. No chyba tak jest. Coś jest, podbierak. Podbierak, Darek! Poczekaj. Do góry. Do góry. Nie, dobra. Ale zobaczcie. Poczekaj. Ej, ładna rybka nawet. Poczekajcie, zobaczcie kochani. Stanisław przyjechał. Świnka. Chyba świnia. Certa. Nie, certa. Też mi się wydaje. Zobaczcie, jak ładnie. Za. Świnia, bo certa ma czerwone płetwy, ludzie. No. No i na tym makaron. Na makaron, no. No i co kochani, sobota, 9 września, godzina 6. Mamy tutaj kochani kolejne cały czas zawody wędkarskie. Na razie dalej prowadzi Dareczek. Ile jest punktów masz, Dareczku? Wczoraj miałem 4, dzisiaj 3, 7. A, 7. Tak, ja na razie kochani do tego dołożyłem jedną brzankę, mi wyciągnąłeś, to już doliczyłeś swoją. Ogólnie kochani nic większego nie bierze. Dwie małe brzanki. Coś tam mamy w siatce. Tu są nasze stanowiska. Tam dalej, zobaczcie kochani, tam dalej Stanisław sobie łowi z federem i sumówką. A Rysio jest po prawej stronie. I czekamy kochani na jakieś konkretne brania, może coś jeszcze będzie się działo. Posiedzimy do jakiejś 11. Za chwilę bufet otworzy się uroczyście, papa Smer będzie gotował zupkę. No i co kochani, do zobaczenia, jak będą jakieś brania. Ryby, ryby, ryby. No i co? Zarzucamy. Trzeba walczyć, bo kochani, słoneczko się przebija powolutku. Dareczek ma tutaj, to my troszeczkę. Nowej glajchy dorobiłeś, zauważyłeś? No widzę, że jest troszeczkę więcej zanęty. Nie leży. Oczywiście, Dareczku, trzeba pracować. W końcu. Nie wiem, ale coś większego. Chyba. Nie. Ale coś się chlapie. Płoć ładna była. Kurde, ale piękna płoć. Co było podbierak? Ja pierdzielę, rekordowa płoć, no, dla mnie. No ona tak delikatnie brała. No, ale piękna płotka była. Zobaczcie kochani, Rysio. Rysio ma jakąś galantą rybkę. Dawaj, podbierak. Bo... Podbierak, już biegnie Darek. No nie, jest jakaś tam mała, no. Nie, bez podbieraka. Świnka. Chyba nie? Czy brzana? Galanka. Brzana. Myślałem, że większe coś jest, kurde, bo... Ale zobacz. Ładna brzana. Zobaczcie, kochani. Czyli Rysio jest. Pierwszy punkt Rysia. Super. Ale ładna brzaneczka. Także, kochani, zaczyna coś się dziać. Puszczamy. Oczywiście. O, haczyk. Nie, pójdzie. Na co? Na czerwonego? Tak. No, tak się zadar, że... Delikatnie. O, ale się, kurde, zapięła pięknie. O, teraz. Wyciągniemy. Dobra, no i co, buziaki? Poszła. Do wody. Ryby, 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 kochani. Coś zaczyna, zobaczcie, jak pięknie odpływa. Pięknie. Coś brzanka. Zaczyna się. Bardzo ładna. Gratulacje. No dawaj jeszcze raz. Nie wiem, no zaraz będę wiedział. Coś się wlecze, ale nic wielkiego. Nie,
Proszę bardzo, chcieliście Klenia? Jest pan Klenio. Zobaczcie, kochani, na kulkę pływającą, czyli tak na metod feder połączony z koszyczkiem. No, koleżko, uspokój się, bo chcecie wypuścić. O, zobaczcie, jak ładnie się kolega Klenio zaczepił. Także mój czwarty punkt, Dareczku. Ty ile masz? Z 8? Trzymaj. O, zobaczcie, jak pięknie odpływa. Pomachamy mu jeszcze. Nie wie jeszcze, gdzie się zorientować. I ryby, 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 kochani. O kurde. Tylko, że ciężko do rzucania, wiesz, trzeba krótką wędkę. Ja bym nie wędkę, krótką wędkę. Dobra, dobra. A tu masz wędzisko. Widzę, widzę, no. Teraz jak tu rybę podebrać, Stanisław? No, powinna być. Siedzi? A je, zobacz, patrz. Zobaczcie, kochani. Stanisław i z takiej dziury wyczaruje nam rybkę. Co to jest? Krąpik. No. Rysiu, no. Jest ryba. Nawet w takich warunkach. Nawet w takich warunkach. No. Wypuszczamy, wypuszczamy, mamy. Czyli Stanisław, który? Drugi czy trzeci punkt? Trzeci. No i super. A? Piąta już chyba. I to znowu na kulkę. I znowu Klenik chyba. Nie, o proszę, co to jest? Co? Świnka, ale zobacz jak na kulę, patrz. Zaraz kulę zakładam. Na tej drugiej. Czyli który, Dareczku, piąty czy szósty już? Punkt mam. Piąty chyba, nie? Piąty. 5-9, Stanisław tam chyba 3. Już tam idę, kochani, wypuszczamy buziak. I kochani, pokażemy. Idę już. W końcu Justynka złapała. Ma punkt. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Pokażcie. Co to jest? Pokaż, Dareczku, do kamery. Świeci się lampka, zobacz, Justynka. Zobaczcie, o, zobaczcie, kochani. Justynka w końcu na spławik. Piękny klenik, wypuszczamy. Na czerwonego robaka. Gratulacje, żono. Super. I ryby, ryby, ryby. Oczywiście pan Dariusz założył. A. Pan Dariusz założył piękny haczyk i tu sypnął garsteczkę. A, no to bardzo tak. Dobrze, Justynka. Bawcie. Brawo. Brawo, brawo. O, żona happy. No Darek to czarodziej jest, no. Pokażę wam, kochani, jak mam efekty teraz na, że tak powiem, taki haczyk zaczepiony na fluokarbonie. Krótki przypon. Do tego jest kulka ananas pływająca, jedna kukurydza i taki miks. Dwa białe robaki, koszyczek z anentą. I kochani, ciepiemy wędką. Bałem się trochę, że będzie to za mały, za krótki przypon na Wisłę. Ale okazuje się, że ta metoda w połączeniu z koszyczkiem też się, kochani, na Wiśle sprawdza. O dziwo. Także rzucamy i siop. O, troszeczkę nam spłynie. Damy troszeczkę dalej, poszukamy tej ryby. Dzwonek, jak jest dzwonek? Dzwonek jest chyba do ustawienia. O, tyle, kochani. Do zobaczenia, jak coś będzie się
działo. Patrzcie, kochani, żona złowiła ujoka brzydka. Potwór. Nie wiem, czy to jest ta babka, powiem ci. Chyba tak. Boisz się tego wyhaczyć? Nie, Darek, weźmiesz? Nie. Weź, bo ja mam dron. No ryba zwykła. Poczekaj, Justynka, bo ja muszę dron. Nie wiem, czy to nie ma kolce jakieś. Uważaj, no. A to weź. Rękawiczki chcesz? Wyrzuć do wody, bo nie wiem, nie chce mi się sprawdzać w internecie. Mi się wydaje, że to jest chwast. Chwast, chwast. Żyje w wodzie, nie wraca do głębi. Tak jest. Przeżyła. Tak, komisyjnie. Trzeci punkt, Justynka, masz. Gratulacje. Pararera. Paparara, parara, parara, paparapa. Toreczku, karczycho dzisiaj. O! Justynka mnie goni. Czwarty punkt. A ja mam ile? 5 czy 6? Przypatrz się, jaki haczyk, jakie wiązanie. Dobrze, synciu. No widzę, bez tego, bez... Bez przyponu. No ładna, ładna uklejeczka. Cześć. Cześć, pogłaskam cię, cześć. Szef napierdzielił. Nie dużo tam. Raz, dwa, trzy. Trzy sztuki, czyli mamy 6 punktów, 6. Tak? No to wyrównałeś się ze mną. Bo ja też wrzuciłem ten klenika. Darek, podbierak. Ładna ryba. To dla samą kukurydzę rzuciłem. Poczekaj, poczekaj, Rysiu, poczekaj. Nie. Lecho. Dobra, mamy. No, chyba mamy, kochani, ładną rybkę. Odbieraczek? Chyba tak, Dar. Tak mi się wydaje. Możesz przynieść, zobaczymy. Nie kombinuj. Nie, nie kombinuj. Nie widzę jej. A nie za duży lecho. Trąbki. O, odczepiłeś. Idea. Zobaczcie, kochani. Jak noga, może trochę mniejsza. Siną da, siną. Ile zarzuciłem? Parę minut temu i to powiem ci, Dareczku, że kukurydza. To tak zaczepiona podwójnie. No i co, kochani, godzina 11 dobiła, kończymy odcinek. Dzisiaj drugi raz z rzędu, drugi odcinek z rzędu wygrywa Dareczek Papa Smert z wynikiem 9 punktów. Zaraz za nim uplasowałem się ja z wynikiem 7 punktów. Trzecie miejsce ex aequo zdobyła Justynka ze Stanisławem po 6 punktów. Czwarte miejsce zdobył Rysio z 2 punktami, ale Rysio zapowiada, że w kolejnym odcinku, jak będzie, to pokaże nam, gdzie raki zimują i pokaże, jak się łapie piękne ryby. Także trzymamy, kochani, za słowo. No, dzisiaj obfitowały w odcinku przede wszystkim klenie, brzany, krąpie. Także pobawiliśmy się trochę federami. Może nie były to duże sztuki, kochani, ale zawsze coś, zawsze jakieś tam zabawa, zawsze emocje. No i co, kochani, na pewno napiszcie w komentarzach, jakbyście chcieli kolejny odcinek, w jakim miejscu, oczywiście nad Wisłą, może macie jakieś ciekawe miejscówki. I do zobaczenia wkrótce. Ryby, ryby, ryby. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins,